wspaniała, bardzo widowiskowa impreza. Jedna z największych imprez sportowych w tym roku w naszym mieście. 300 zawodniczek z 22 krajów. Fantastyczny poziom sportowy. I coś, co myślę, że jest takim elementem budowania marki. Bardzo nam zależy, żeby gdynianie wzięli udział w tej imprezie. Zapraszamy serdecznie. Warto wpaść choć na chwilę, a być może gdzieś w gronie najbliższych pojawi się pokusa, by tę piękną dyscyplinę uprawiać. Gdynia przez wiele lat była niekwestionowanym liderem i stolicą gimnastyki artystycznej w Polsce. I konsekwentnie pracujemy na tym, aby to miano jako lidera nasze miasto utrzymało. Dziś rozpoczynamy zupełnie nowe wydarzenie. Wydarzenie, które swoją rangą jest już wydarzeniem o prestiżu światowym. To jest bardzo już duży turniej międzynarodowy, naprawdę. Niektóre, myślę, nawet Puchary Świata, Challengery nie mają takiej obsady, ale idziemy w kierunku, żeby wraz tutaj z Gdynią, z dyrektorą Anną Mrozińską, z Polskim Związkiem Gimnastycznym w przyszłości organizować Puchary Świata. Myślę, że do tego zmierzamy i w tym kierunku idziemy. Rangę zawodów podnosi to, że co roku przyjeżdżają gwiazdy, tak naprawdę światowa czołówka gimnastyki artystycznej, począwszy od brązowej medalistki Mistrzostw Świata. Bardzo dobre w tym roku również zespoły juniorskie, które przygotowują się do Mistrzostw Europy. Jest to dla nas bardzo ważny start przed właśnie tą imprezą, która już w maju odbędzie się w Baku.